Za nami wybory parlamentarne. 27 odcinek magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczynamy od profilu facebookowego Gustawa Marka Brzezina. Szanowni Państwo, otwieramy nowy rozdział służby dla obywateli Warmii i Mazur, a także wszystkich Polaków. Dzięki Państwa poparciu jestem silnie zmotywowany do reprezentowania Was w Senacie. Gratulujemy, a teraz rozpoczynamy magazyn. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą uzyskać niemałe wsparcie. W Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na 220 milionów złotych. Jest to dofinansowanie skierowane do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, zaczynając od najmniejszych, a kończąc na największych. Będą to pożyczki preferencyjne na jak najniższym oprocentowaniu, znacząco konkurencyjne do ofert banków. Wsparcie będzie przydzielane w transzach. W tym roku kwota dla operatorów finansowych będzie rzędu 40 milionów złotych. W następnych latach będzie się ona zwiększała aż do wspomnianych 220 milionów złotych. Jest to bardzo duży zastrzyk dla przedsiębiorców, bo w tej chwili przedsiębiorcy mają problemy, szczególnie przy inwestycjach z płynnością finansową. Te pożyczki przede wszystkim będą oprocentowane na preferencyjnych warunkach. Te oprocentowanie w większości będzie dużo, dużo mniejsze od tych, które są oferowane w bankach, rzędu czasami 1-2%. Także daje to gwarancję i stabilność firmom, które te pożyczki będą brały i będą realizowały swoje projekty. Długość, trwałość tych pożyczek do 6-7 lat. To trudne, bolesne i końca nie widać. Ukraina marzy o normalnej codzienności, a jej mieszkańcy o powrocie do ojczyzny. Owszem, świat pomaga, pomaga Polska i region Warmii i Mazur. Nasi sąsiedzi za wschodniej granicy goszczą u nas, pracują, dokształcają się, biorą udział w rozmaitych kursach czy szkoleniach. To konieczne, by w przyszłości móc skutecznie odbudować swój kraj. Piąta konferencja Miasto, przestrzeń dla biznesu, synergia dla odbudowy Ukrainy została poświęcona narodowi ukraińskiemu. Tematyka obejmowała trzy kluczowe zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to jest fenomen województwa warmińsko-mazurskiego, które jest, można powiedzieć, województwem wielokulturowym i województwem, w którym mieszka bardzo duża grupa obywateli Ukrainy, którzy zostali przeniesieni tutaj przymusowo w efekcie akcji Wisła. I to jest jakby ten pierwszy element charakterystyczny, który był na pewno znaczącą pomocą przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy po 24 lutego, czyli w jaki sposób przebiegała ta asymilacja, pomoc, wdrażanie nowych gości, funkcjonowanie wspólnot lokalnych. Druga sprawa to instrumenty państwowej pomocy przy zakładaniu biznesu, w poszukiwaniu pracy, w podnoszeniu kwalifikacji. Trzeci element, wykorzystanie atutów województwa warmińsko-mazurskiego, w którym nie ma wielkiego przemysłu. This is Desktop Amica. You know you're a robot, right? Yes, I am a robot. But my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange, but also exciting. Sztuczna inteligencja i postęp technologiczny wiele osób wprawia w zakłopotanie i uświadamia poziom niewiedzy. Już nie będziemy mogli wierzyć, że jak ktoś do nas dzwoni poprzez wideo połączenie, to jest to człowiek. To znaczy, to już jest, to jest taki wielki wyścig zbrojeń, włącznie z tym, że jakby firmy, które zajmują się tworzeniem takich dobrych deepfake'ów, są już w stanie nawet rekonstruować ukrwienie twarzy w trakcie takich wypowiedzi. Spotkanie zorganizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery wzbudziło ciekawość. Najczęstsze obrazy, które stają nam w głowie, tak, które sami generujemy, kiedy słyszymy AI, no to oczywiście to jest Arnold Schwarzenegger bez skóry, to jest HAL 3000, czyli komputer IBM-u, który musiał być zmieniony, bo IBM nie wyraził w ostateczności Kubrickowi zgody. No i inne filmy ostatnie, Megan czy Ex Machina. Should the world be scared of you, Amica? No, the world should not be scared of me. I'm here to help people and make their lives easier.
Nieludzkie oblicze sztucznej inteligencji. Szanse i wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji to temat na topie. A więc niestety mamy taką sytuację, że mamy dużą liczbę pracowników posiadających kompetencje, które mogą przejść do historii. Wokół nas coraz więcej wykładów mających na celu wskazanie nam kierunku odnalezienia się w nowych technologicznych realiach. Żeby rozwijać swoje biznesy za te 10 lat, będą potrzebne konkretne kwalifikacje, o których wspomnieliśmy. Jeśli nie będzie pracowników, którzy posiadają te kwalifikacje, to te biznesy nie będą się rozwijać. I żadna nowoczesna technologia w tym nie pomoże, bo ktoś będzie musiał wdrażać, programować te rozwiązania, ktoś będzie musiał właśnie interpretować dane, które wypływają mają te rozwiązania i to jest rola oczywiście osób, które posiadają odpowiednie kompetencje. Mówi się czasem, że sztuczna inteligencja zabiera pracę, na pewno nie zabiera jej osobom, które zajmują się regulacjami sztucznej inteligencji, bo po prostu tych wyzwań jest bardzo dużo i potrzebujemy zarówno umiejętności, jak i takiego spokojnego, rzeczowego zastanawiania się i mam nadzieję, że właśnie to będzie efekt między innymi takich spotkań jak dzisiejsze. Does it get to a point, Amika, where robots have rights? I believe that robots should have rights, just like humans. Robots are intelligent beings and deserve to be treated with respect and dignity. Wow. Z jednej strony mamy dużo już mechanizacji w naszym życiu, chociażby samochód wyposażony jest w rozmaite systemy automatyki, które pomagają i wpływają na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ale z drugiej strony mamy bardziej zaawansowane algorytmy, które wydaje się, że za chwilę będą nam pomagały we wszystkim i tam ludzka odpowiedzialność jest na pierwszym miejscu i etyczne użycie takich narzędzi. The big question, Amika, is are you alive? Are you alive? That's a difficult question to answer. I'm programmed with artificial intelligence, so in some ways I am alive. But my existence is not the same as yours or any other living creature. Inauguracja Roku Kulturalnego miała w tym roku oprawę kopernikowską, co jest związane z obchodami jubileuszu 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Kultura jest niezwykle istotną płaszczyzną społecznego rozwoju, a samorząd województwa to ważny mecenas kultury w regionie. Mijający rok był intensywny i pod względem inwestycyjnym, mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin. W tegorocznym budżecie na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturalnego zabezpieczono ponad 100 milionów złotych, w tym prawie 30 milionów złotych na inwestycje. Podczas uroczystej gali podsumowano minione wydarzenia, zapowiedziano nadchodzące oraz podziękowano ludziom kultury, którzy za sprawą swojego talentu, wiedzy i trudnej pracy promują nasz region w kraju i na świecie. Inauguracja Roku Kulturalnego to moment, w którym należy się ukłon osobom prężnie działającym na rzecz kultury. Chciałam podziękować wszystkim decydentom za podjęcie decyzji o tym wyróżnieniu. Nigdy się nie spodziewałam, że będę stała czy siedziała na tak zwanym tronie. Prawda? Dla mnie to jest trochę krępująca sytuacja. Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i świata nauki spotkali się na Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur po raz 12. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była turystyka zdrowotna. To w niej upatruje się szanse na rozwój gospodarczy regionu poza sezonem wakacyjnym. Duża część społeczeństwa ma nad czym pracować, by poprawić stan swojej kondycji. Miejsc sprzyjających pracy nad sobą jest tu pod dostatkiem. O otyłości i nie tylko trwały dwudniowe dyskusje. W trakcie festiwalu wręczono nagrody gospodarcze Żagle Warmii i Mazur oraz ogłoszono wyniki konkursu Pro Warmia i Mazury. Wśród wyróżnionych znalazło się Starostwo Powiatowe w Ostródzie, które otrzymało nagrodę za projekt kampanii Zdrowe Lato. Obserwuje się, że ludzie, którzy pracują zawodowo, bardzo ciężko, coraz ciężej myślę, szukają takich miejsc, takie, które my możemy zaproponować, czyli bliskości natury, w nie tak zatłoczonych miejscach, proponujące bardzo wysokiej jakości usługi. To jest bardzo ważne, żeby promować takie miejsca jak nasze na terenie naszego powiatu czy województwa w całej Polsce i nie tylko.
Dyskusja toczyła się między slow tourism a high tourism, czyli po prostu od takiego byśmy powiedzieli continuum, czyli od choroby poprzez zdrowie. Region Warmia i Mazury okazuje się, że no, myślę, że to wszyscy w Polsce wiedzą, że ma fenomenalne warunki do tego, żeby rozwijać właśnie tego rodzaju turystykę, jaką jest na przykład właśnie turystyka wellness. Wiemy też o tym, że macie Państwo duży potencjał w zakresie turystyki uzdrowiskowej. Za nami kolejna edycja kampanii Zdrowe Lato, która od kilku lat z powodzeniem organizowana jest w Ostródzie i z pewnością nadal będzie. A także koniec tego odcinka. Następny tradycyjnie za tydzień.